Za nami 10. obchody Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. W tym roku przewodniczyła im tematyka kaszubska. A jest to spiewa po kasiepsku, czyli teraz rządzi piosenka regionalna. I właśnie muzycznej twórczości z naszego regionu nie zabrakło. Wydaliśmy wspólnie z wydawnictwem Region z Gdyni kaszubski śpiewnik domowy pod redakcją pani Witosławy Frankowskiej. 80 utworów wybranych z ponad 1000, więc takie the best of kaszubskie. A poza tym jeszcze oczywiście są spotkania, są promocje książek, są koncerty, muzyczne wydarzenia. Koncerty licznych zespołów oraz promocje płyt i publikacji to główne, choć nie jedyne atrakcje tegorocznych Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Co roku raz muzyka, raz teatr, raz śpiew, więc co roku przybliżamy tę kulturę w powiecie wejherowskim. Występ Towarzystwa Śpiewaczego imieniem Jana Trepczyka podczas wystawy jubileuszowej Edmunda Kamińskiego rozpoczął 10. Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Na terenie powiatu działa aż 150 stowarzyszeń różnego rodzaju. Na przykład w drugim mieście w Rumi, tej samej wielkości, około chyba ponad 50. Więc widać, jaka jest wielka różnica, że tu tych stowarzyszeń też kulturalnych, muzycznych jest bardzo dużo, czyli tradycje wejherowskiej kultury są bardzo bogate, sięgają wielu lat, już może i setek lat i są pięknie rozwijane. W trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu wręczono nagrody Remusa. Otrzymali je Witosława Frankowska, pianistka, kompozytorka, Alfons Wara, malarz, chór Lutnia z Luzina oraz parafialna orkiestra Dęta przy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Oprócz licznych koncertów nie zapomniano o fanach literatury. Niedzielny wieczór poświęcony był przede wszystkim promocji 5. antologii poetów ziemi wejherowskiej. Większość spotkań miała miejsce w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.